Cześć, siema, z tej strony Sweat. Gram dalej oczywiście w Bioshock. Jeszcze jeden genofag został nam do sfotografowania i będziemy mogli się stąd ewakuować. Otworzymy sobie drzwi w ten sposób. Oho. Ohoho, ohoho, ale ich tu jest. Jezus Maria. Ja pierdicze, się was narobiło. Coraz trudniej, coraz ciężej. Chyba pierniczyć to za liczne obiekty. Też mam tutaj jakieś premie. 12 klisz. Ołowiowy genofag. Przeszukaj pusto. No dobra, tym już zdjęcia nie pstryknę. Za dużo już napstrykane. Tej amunicji nie wezmę. Tu widzę jakieś fajna miejscuwa. Hu, jest co wypić. Dobra. Połaśmy trochę i poszperajmy. Tam widzę też jakieś fajne miejsce. Tutaj w ogóle widzę byliśmy. Tylko myśmy przeszli dołem. Tego nie chcę, tam coś leży. O właśnie, śród. No niestety, śrutu mamy full. Dobra, czyli tak musieliśmy iść tędy. Posłuchajmy nagrania. I'm closing in on the whole ring. I'd pat myself on the back, but let's face it, these aren't exactly bloodthirsty desperados we're talking about. Rapture's full of poets, artists, and tennis players, not hired guerrillas. But this leader, there's this Fontaine. He seems to know his way around the grift. He keeps his nose clean, but not so clean that the right people don't know he's not to be trifled with. Tam jeszcze jedno nagranie widziałem. Dobrze, weźmiemy je sobie i zejdziemy do tej toalety. Diane, my dear, I'm sorry, but I'll be late again tonight. Rosenberg is demanding to speak about this Fontaine. I'm trying to build a proper financial market, and this idiot keeps going on about this genetic modification and that. I'll go spend an hour pretending to pay attention to the poor fellow and be home as soon as I can. Nitrogenofag, ja pierniczę, dobra, zróbmy mu fotę. No to pierwszy widać sfotografowany. Nitrogenofagi są podatne na obrażenia z broni przeciwpiechotnej. Jak one wszystkie. Tu widzę, można chyba wejść, wrzuć piątkę. No i proszę, coś tu mamy. Amunicja do karabinu zupełnie mi niepotrzebna. Piątka stracona, a zobaczmy tutaj. O! Chyba muszę użyć telekinezy. Mamy full tych min. No i tylko dolary potraciłem. Dobra, nieistotne. Wyłazimy stąd. Nic tu nie ma ciekawego. Może zmieńmy sobie plazmit na błyskawicę. Niech będzie błyskawica. Idziemy wyżej. Jest kolejny nitro... Ten. Pajęczy. Kolejny pajęczy na bank. Jezus Maria, jak oni mnie wkurzają wszyscy. Jak oni mnie wkurzają. Coraz więcej tych kurde wrogów jest. Postęp badań nie za wielki. 10 kliszy jeszcze mamy. Tam na pewno był, na bank był pajęczy genofag tam. To jestem przekonany. Tutaj mamy jakieś drzwi. Tu mamy co? Możemy się włamać albo wprowadzić kod do pokoju numer 7. Zobaczymy sobie te drzwi za chwilę. Strzelba. Śrutu więcej nie możemy. Tu są zwłoki. Ołowiowy genofag. Aż mi się już nie chce pstrykać tych zdjęć. Autentycznie. I tu mamy jeszcze jakieś drzwi. Pokój numer 5. Here to visit the scum of the earth.
Jest ta małpa. Mamy ją. No i bingo. No dobra, Atlas, pogadałeś? Jeszcze. Elektryczny śród, to się zawsze akurat przyda. Dobra, tu tego wszystkiego jest naprawdę pełno. Skrzynka przemytnika, mina zbliżeniowa mamy na full. Amunicja przeciwpancerna, strzelba. Jezu, jeszcze skrzynka. Zastrzyk Ewy. Zastrzyk Ewy sobie weźmiemy. Dobra. No i mamy safe, włamanie, autohaker, pozostaje jeden, dobra, po coś te autohakery też są, amunicja przeciwpancerna do karabinu, 3 elektryczne śruty i zastrzyk Ewy, elegancko, bajerancko, mamy przeciwpiechotną, tu mamy przeciwpancerną, bingo, dobra, na razie sobie wybierzemy przeciwpiechotną, to pomieszczenie mamy przeszukane. Skrzynki, skrzynki, nie skrzynki, dobra, to też. Genofagi załatwione. Teraz tutaj jeden pokój z kodem i mamy ten jeszcze jeden. Może tutaj będzie kod. Nie trzeba będzie się włamywać. Ogłoszenie. O Jezu. Ale mi wylazł tu. Robimy focie. Solnie. Teraz idą te postępy badać. Co zrobić? Zwłoki. Amunicja przeciwpancerna, apteczka. Przy tych zwłokach jest nagranie. Ja pierdzielę. Wszędzie są, wszędzie normalnie są i wszędzie się kurde gnoje kręcą. O Jezu. Już blisko. Jest! Tonik bojowy, porażenie 2. Twoje stare porażenie nie zniechęca już wrogów tak jak kiedyś. Już dziś przejdź na nowe porażenie w wersji 2. No zajebiście. Czyli wymieniamy to porażenie. Po trafieniu wytwarza się wokół ciebie wielkie wyładowanie elektryczne, raniąc wszystkich, którzy znajdują się w pobliżu. Zajebiście. No właśnie. Dzięki takim badaniom mamy też takie właśnie nagrody. Dobra, starczy, przeszukajmy ich. Apteczka jest. Karabin wybrany. Amunicja przeciwpiechotna. No nie widzę tutaj, kurczę, nigdzie kodu. Może będzie coś tutaj z tym nagraniem. Mr. Ryan, I believe in Ratcha, but that doesn't mean we always win. Fontaine Futuristics is the biggest thing going in Ratcha. So let me be plain. When we arrest that Tuareg Fontaine for his thieving and smuggling, we must make it clear that we won't touch his business interests. We sit on the council because these poor sods trust us, not because God gave us a chair. Cały czas liczyłem jeszcze na kurcze, na jakiś kod. Dobra, no spróbujemy się włamać tutaj. Rozpocznij włamanie. Dobra, nie jest tak źle. O Jezu, jest źle. Aj, to nie przejdzie, no właśnie. Spróbujemy raz jeszcze. Teraz chyba będzie lepiej. Nie jest to, kurde, wcale to nie jest takie łatwe. Tyle wam powiem, że to wcale, o właśnie, wcale to nie jest takie łatwe. Jezus Maria, teraz to. O kurde, blade. No nic, uleczmy się. Ostatni raz spróbujemy. Dobra, może teraz, nie wiem. Zobaczmy jeszcze, o to nie przejdziemy już. Czyli to bierzmy tu. O Jezu, o Jezu, o Jezu.
To. Tak, teraz się uda. Do trzech razy sztuka, jak to mówią. Mamy to. A Jezu, udało się. No najlepiej znać kod, ale nie zawsze się uda go zdobyć. No i dobra. Czy było warto? Na pewno jest strasznie. Chociaż im więcej ich wyskakuje, tym to straszniej robi się mniej. Jasmine Jolin, czy jakby to przeczytać. Trochę dolarów tu jest. Jakaś artystka, to chyba ona. O, z jakimś kochasiem. Widzieliśmy dziś Maszę. We saw our Masha today. We barely recognize her. That's her, Sam said. You're crazy, I tell them. That thing? That is our Masha? But he was right. She was drawing blood out of a corpse by fontaine fisheries. And then when she was done, she walked off hand in hand with one of those awful golems. Masha! No niestety, przerażające trochę te historie też. Ja pierdzielę. No mówię, to już mnie straszy to wszystko. Włam się. No tutaj się kurde włamiemy, bo to warto mieć bota po swojej stronie. Czemu nie? Pyk, pyk. Pyk, dobra. Teraz to. Dwie proste niekoniecznie. Tą jedną. Teraz tu by się nam coś przydało do dołu. Na pewno jedno takie. Jeszcze z jedno. Dobra, mamy to. Teraz tak. Ajajajaj, nie widzę, gdzie jestem. Tutaj. I takie coś. I jesteśmy. No to nudne to się robi. Powiem wam tyle, że no właśnie niestety po pewnym czasie to wszystko jest takie dosyć nudnawe. Już tak nie cieszą te wszystkie też tu badania, nie badania. Tam nam pokazuje trasę. Gdzie my jesteśmy na mapce? Zobaczmy. Tutaj, no tak, a my musimy wrócić do naszego celu. Okej. Pewnie jeszcze po drodze nas czeka jakiś tatusiek, bo jeszcze jeden na tej planszy został. Dobra, zaraz się przekonamy. Wśród niekoniecznie. No tutaj już łaziliśmy. Jezus Maria. Pierdicze no. Ładuj się. Ja pierdicze, chociaż zdjęcie i porobię. No, chyba nie da rady. Dobra. Pal licho z nimi. Już mnie też to wszystko zaczyna denerwować. Poszła w diabły. Ta chociaż ma amunicję. Dobra, idziemy. A, my i tak tędy mieliśmy iść. Tu nam pokazuje, dobra. Wszystko jasne. No broni są świetne, mamy samonaprowadzający RPG. Tak go wybrałem, bo coś mi się wydaje, że tutaj chyba jest tatusiek. Czy my coś tu możemy kupić dobrego? Amunicja przeciwpiechotna. Jezu, to stówę kosztuje. Nie, to odpuśćmy na razie. Miałem rację, że jest tatusiek. Czekajcie, no przecież. No przecież. Uszatek. Większe obrażenia.
Robimy dalej mu foty. Dobra, już się nie da. Jeszcze ma tego życia. Dobra. Zawsze za czymś można się chociaż na chwilę schować. Chyba po nim. Ja pierdziule grubo, co? Huh. Dobra, bierzemy to. Karabin. W nitownicy nie mamy nic. Uszatek ma chociaż zawsze dolce. Kurczę, ale nie ma tej. Nie ma tu siostrzyczki. Powiem tak, niedobrze, bo to oznacza, że gdzieś jeszcze i tak musi być jeden, a ja tutaj sporo na niego zmarnowałem wszystkiego. No dobra, idziemy. Nigdy nie wiesz, kurde, nigdy nie wiesz, który jest który. Ja pierniczę, dwie apteczki mało, muszę apteczki gdzieś kupić. Ewidentnie. Tam już byliśmy, dobra. Przeciwpiechotną weźmy. O! Tego tonika nie było tu wcześniej. Zobaczmy, cichy łomiarz. Walcząc ze stworzeniami silniejszymi i szybszymi od siebie, będziesz szukać każdej okazji, żeby osiągnąć nad nimi przewagę. Cichy łomiarz pozwoli ci maksymalnie wykorzystać sytuację, gdy przeciwnik nie zachowa ostrożności. A tu mamy zwiększa obrażenia zadawane kluczem. Ajajajajaj, źle chyba właśnie zrobiłem, bo miałem sobie to wymienić. To wymieniamy na... No właśnie, na cichego łomiarza. O. No, ktoś tu kurde jest. Gdzieś biegają mędy. Ja pierdzielę. Aż ty małpo. O Jezu! No. Ale potraciłem, Jezus Maria! Co małpa, no? Gdzie ty jesteś, wieśniaro? Pierniczę, no, gdzieś uciekła. Padła. Jakimś cudem, kurde, padła. Oj, jestem lekko, powiem wam szczerze, jestem lekko, kurde, wykończony. Tutaj ogród obfitości. Ja bym chciał pokupować sobie apteczki, bo tutaj zaczyna być... Dobra, mamy to. Tu zaczyna być słabo na tym polu. Tyle stracone, ja pierniczę. Dobra, 8 wystarczy. No idziemy do tego kurde kolesia całego picza. Co? Nie udało ci się ratować ani wykorzystać wszystkich siostrzyczek na tym poziomie. Zebrany przez Niadem będzie ci potrzebne, aby zyskać więcej mocy. Jeśli nie zdobędziesz dodatkowego Adama, przetrwanie może być bardzo trudne. Noż kurde. Z chęcią bym wykorzystał siostrzyczki, ale... O,
było tam to kurde miejsce. Było tam to miejsce, kurcze, gdzie był ten uszatek, nie uszatek, ale tam żadnej siostrzyczki już nie było więcej. O, fuck. Nie za bardzo mi się chce tu gdzieś... Dobra, można szybko jeszcze spróbować. No właśnie, tutaj z nim walczyliśmy. Jest! O ja pierniczale, zgarnąłem. Ale nie wiem, czy widzicie, on też jest bez... może trzeba poczekać, on chyba woła siostrzyczkę. Tak! Oto, come on! Ale jajca, no tylko teraz mamy ile? 6 granatów. Ja pierniczę. Teraz już tylko mina nam zostaje. Masz tu jeszcze minę. Masz tam, on też rzuca minami. Nie głupi. Padł. Ale jajca, dobra, uratujmy ją. No dobrze, że się cofnąłem, ale hit. Thank you. Wow, jakiś dziennik. No już kij z dziennikiem. Temu jeszcze zrobimy focie. No i ona sobie, widzicie, wraca. One z tego wyłażą. Dobra, teraz już mamy wszystkie siostrzyczki na tym poziomie uratowane. Zrobimy sobie zakupy. Nawet dużo, widzę, zdrowia nie straciłem, ale walki z nimi rzeczywiście są wymagające. Tak jak wyglądają, to taki potrafią skopać tyłki. Jeszcze kogoś tam gdzieś słyszę. Amunicję mamy zwykłą, dobra. O to mi chodziło, tutaj jeszcze rozwinięcie Ewy. Niekoniecznie. Niekoniecznie, dobra. To na razie sobie zostawimy. Chciałbym na wszystkie mieć pola, na wszystkie plazmidy do wyboru. To by było ciekawe. Dobrze, że gra nas tu poinformowała, ale hit. Wchodzimy do tego ziomala. Get himself that. You got something from me and my crew? Or are you just looking to get criticized? You set here a spell. I needs to set on some coffee. Maybe put on silverware and the like. Before you head into the fisheries, a word to the wise. Old Peachy seems about as straight as a dog's hind leg. You keep your eyes open. No i tak nic nie zrobimy. Nobody walks into my swampy carrying the heat. Put your weapons in the new hall, and then I'll let you in. No właśnie. No właśnie. That's his price, you're gonna have to pay it. But he can't very well take your plasma away now, can he? No nic, pobawimy się plazmidami, tutaj widzę. Broń poleciała. Tutaj coś mamy, są ciekawe jakieś rzeczy. Z
Skupiony haker, kolejny ulubieniec serii tuników genetycznych, włami spryt. Skupiony haker rozbraja pułapki z wyładowaniem w systemach bezpieczeństwa. Gwarantujemy mniej usmażonych obwodów albo zwrot pieniędzy. Tu mamy zmniejsza poziom trudności przy włamywaniu się do wieżyczek, botów i kamer. Tam mamy spowolnienie. Dobra, bierzemy za to. Ewa nam się przyda tutaj chyba jak nigdy. Apteczka zresztą też. Zamień rozwinięcia genetyczne. Nie, to co mamy, to mamy. Śmierdzi tutaj na mile to wszystko. Aż sobie zapiszę. To ostatnia plansza z tej mapy. Z tego co kojarzę. No właśnie, jesteśmy tu. Tak, tam potem tylko po schodach. Ha. No i co z tym gnojem? Oh shit. Niedobrze. Fontaine was dust, and now here you are doing his dirty. I guess that makes Ryan a bum, and you a... Co za gnój, gdzie on jest? Gdzie ty jesteś, pajacu? Włamie się, to mi pozwoli, wiecie co, że boty będą go ostrzeliwać. Tak mi się, kurczę, wydaje. Chyba nie głupi pomysł, tak sobie teraz myślę. Załatwimy gnoja inaczej. Weźmy to. Cyk, dobra. No, pięknie się zbliżamy. Jest. O, shit. Dobra, boty już atakują. Płoń gnoju. Ja pierniczę. Z tamtym jest gorzej. Chyba tylko tak go muszę, kurczę. Tym co on rzuca. Jezus Maria. Dobra. Gdzie jesteś, pajacu? Dobrze, te boty go strzelają. Ale ja też skądś dostaję. Kurde, też zgarniam. Chyba załatwiony gnój. Ja pierdzielę, co to była za walka, ludzie. Ja pierniczę, ledwo co to w ogóle przeszedłem. Masakra. Teraz widzę. O, jeszcze ktoś jest. Ja pierdzielę, bo zgarniam. Jezu. Nie wierzę. Fucking shit. No, niestety. Już myślałem, że kurde wszystkich pozałatwiałem. Z tymi plazmidami też jest kurde taki wybór. Ło, mamy broń teraz. O dziwo. A to mnie jeszcze cały czas strzelało. O Jezu, zaraz znowu będzie po mnie.
No nie jest łatwo, nie jest tutaj łatwo. Ja pierniczę, chyba telekineza najlepiej, chyba. Bangenów to mi niepotrzebne, to mi też niepotrzebne. Apteczki zakupuję. Kurde, to jest gnój, no. Tam go strzela. Mamy pomocnika. Pierniczę, nie wiem, czy to już koniec. Chyba niekoniecznie. Jest! Jezus Maria. Ile ich tu kurde jest? Ja już nie mam apteczek. Ja pierniczę, ja już nie mam apteczek. Ciastko z krewem, to płodzie, tam to płodzie, nie mam nawet kasy. O Jezu. Ha! Jak zebraliśmy amunicję, to mamy pistolet. No właśnie. Wezmę chipsów, ile mogę i tyle. Mamy błyskawice, błyskawice. Tam jest ta cała wieżyczka. Jezus Maria. Jezu, jest apteczka, jaki fart. Musimy tą wieżyczkę jeszcze zneutralizować. Tu coś widzę, jest fajnego. Kurde, muszę, bo ona mnie załatwi. Odbieram broń. Przeciwpancerna. Gdzie to gówno jest? Ja pierniczę w końcu. Ha! O ja pierdzielę, co tu się wyprawiało. Dobra, teraz trzeba to miejsce, kurde, przeszukać. Zabierać stąd co można. Tutaj widzę niewiele akurat można w tych drzwiach. Tu nam się przyda właśnie podpalenie. Zobaczmy sobie to. Jest apteczka. Zastrzyk Ewy, weźmiemy jeden. Tam chyba nic, nie, coś tam jest. Aj! To nie to, nie to, nie to. Dolary. Dobra, po tu jarane, nie podjarane. Ważne, że są. Spopielenie. To przeszukaliśmy. Ewa, weźmy Ewę, dobra. Tu jeszcze coś mamy. Jest apteczka, no teraz te apteczki to kurde jak najbardziej. Nie wiem, czy tutaj coś będzie ciekawego. Tu coś jest. Ja pierdiczę, co zrobić z tymi ludźmi. Amunicja do karabinu. No dobra, coś tam pobraliśmy. A teraz trzeba stąd po prostu chyba iść. Weźmy sobie broń.
Okej, tutaj na razie spokój, na razie. Nic tu niby nie ma. A, jednak. Amunicja do karabinu. Tu coś macie dla nas? Niekoniecznie. Tam słyszę jakieś głosy. Zaraz tam pójdziemy. Chyba nawet nie mamy wyjścia. Stacja usprawniania broni. No tego jeszcze żeśmy nie przerabiali. Najczęściej używam, nie oszukujmy się, karabinu. Dobra, zobaczmy. Zwiększenie siły rażenia karabinu, zmniejszenie odrzutu. Dobra, zwiększenie siły rażenia. No i tutaj już zamknięta, czyli jedno ulepszenie i tyle. Co mamy tutaj? Trochę tej Ewy zmarnujemy, ale dobra, no. Najmniej zawsze z tego korzystam. No, mamy duchy. Mamy wizję. I chyba mamy właściwe przejście. Zerknę sobie na mapkę. No i tak jak widać, tutaj mamy wyjście z tego poziomu, więc warto jeszcze się cofnąć na momento. Na momento wejdziemy sobie tutaj do tych drzwi. Tam jakieś głosy słychać, uwaga. A to podpalenie całe wcale im tak dużo nie robi, jakby się mogło wydawać. Ale okej, dobra. Popalmy to wszystko tutaj. Zobaczymy, czy coś można wziąć. O, dolarów trochę ma. Okej. Z tej też coś zabierzemy. No proszę, nawet jakiś safe. Tutaj nie ma nic. Batony. Fontaine's putting the screws on us and double. He's squeezing us out of 80 points of our cut with the threat of turning us into Ryan if we don't play ball. Son of a bitch. Sammy G comes and tells me he's thinking of going to the constable. And the next day, Sammy G was found in a sack in a salt pond. We got no choice here. We stay on Fontaine's crew and we're gonna catch the gallows. We take powder and we end up like Sammy G. Dobra, Peach Wilkins na szczęście już nie żyje, jeszcze spróbujemy się włamać do sejfu. O Jezu, będzie ciężko, już widzę. Aja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 j
jest, dobra. Pierniczę to. Autohacker. No i tyle. Się będziemy bawić. Amunicja przeciwpiechotna do pistoletu. Elektryczny śrut, no i proszę, i autohacker. Elektrycznego śrutu to my już mamy trochę. Teraz najbardziej widzę, zaczynają doskwierać apteczki. No gra jest naprawdę fajnie zrobiona, że brakuje tego wszystkiego, że to nie jest, że mamy ciągle full, mamy w brud. No amunicji nawet rzeczywiście jest, chociaż granaty też dosyć szybko się wyczerpują. No w końcu spotkamy się z Atlasem. Mamy uratować jego rodzinę, to okej, ratujmy. Kryjówka przemytników. Fotografuj i badaj wymagających przeciwników, aby zdobyć premie bojowe przydatne w kolejnych starciach. Oczywiście, że to robimy, cały czas to robimy. Jak najbardziej. Dalej. Wczytywanko. Kryjówka przemytników, zapisano stan gry. Skrzynia przemytnika, chipsy ziemniaczane. Dobra, słuchajcie, tutaj sobie zakończymy. No działo się, naprawdę się działo w tym odcinku. Bossowie to jest rzeczywiście tutaj dosyć ciężko. Brakuje takich gier w tej chwili, naprawdę brakuje. Bo tutaj gramy na normalnym poziomie trudności, jest ciężko. Tatuśkowie dają kopa w dupę, bossowie też, co poziom kończymy. Teraz w nowych grach tego naprawdę nie ma. Dobra, tyle z mojej strony. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.